No i siema elo w trzecim odcinku naszej nomady. A więc trochę porobiłem. Wejdziemy tutaj sobie w nasz ekwipunek. Pokażę wam jak wyglądam. W ogóle odblokowałem nagrody, które dał CD Projekt Red ze względu na to, że się po prostu zalogowałem. Pokażę wam jak wygląda koszulka. Zdejmę na chwilę kurtkę. Koszulka wygląda tak, no ona wygląda dla mnie bajecznie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest naprawdę super. Także mamy taką koszulkę, kurtkę, no to już widzieliście też, szkoły kota, no wygląda też znakomicie, naprawdę wygląda znakomicie. Szkoda, że nam przykrywa tylko tutaj tą rzecz. Nie wiem co jeszcze było, chyba te buty, tak? Buty nie. A coś jeszcze było, nie wiem, może katana jakaś. Nie pamiętam, szczerze powiem, że nie pamiętam po prostu, ale coś tam jeszcze było. No także ja się prezentuję aktualnie tak. Moje statystyki wyglądają tak. Mam już sobie czwarty poziom, nabiłem, zaraz wejdzie piąty. No i wczepy też się prezentują tak, jak możecie sobie zauważyć. Troszeczkę tutaj rzeczywiście nabroiłem, naulepszałem, także... No, dużo rzeczy porobiłem, więc wiecie, no, teoretycznie wszystkie misje średnie porobiłem, większość wysokich, no i zostały mi też bardzo wysokie. Tutaj jest jedna średnia, ale ja jej nie potrafiłem zrobić na zeszłej serii. Nie wiem o co chodzi, tutaj jakby się przecina, jest dwóch braci bliźniaków do rozwalenia pięściami. Nawet do tego nie podchodziłem, bo to tylko mogę stracić hajs. A chciałbym spłacić dług u Wiktora i tym się właśnie zajmę teraz. Wreszcie udało mi się zgromadzić tyle pieniędzy, żeby cię spłacić. Zatrzymaj je póki co. Tobie będą bardziej potrzebne. Nie zabiorę ich ze sobą do grobu, Wiktor. Wiesz. I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo. Od czego ma się przyjaciół? Na razie Wiktor nie pracował dla nas za darmo, ale u niego mamy najlepsze wczepy i dlatego chciałem sobie odblokować. Aczkolwiek nie wszystkie tak naprawdę, możemy zajrzeć w te wczepy, zobaczyć. Myślałem o wymianie cybernetyki. Co tutaj Wiktor posiada. Dobrze jest to zrobić na samym początku, bo naprawdę on tu fajne rzeczy ma. Aczkolwiek wydaje mi się, że i mamy za mało pieniędzy, i mamy za niski poziom na jego modyfikacje. O, może coś. O, ciekawe. No, naruszenie protokołu. Nie, to mi kompletnie niepotrzebne, ale to możemy sobie kupić. No, jako że mamy coś tam, to zawsze wiecie, zawsze ulepszenie to ulepszenie, jak to się mówi, więc dobrze jest to dodawać. No wiadomo, no będziemy docelowo celować w te ulepszenia, bo one są najlepsze po prostu, ale póki co nie jest źle, ludzie, nie jest źle, naprawdę. Cieszę się z rozwoju mojej postaci, jak na sam początek. Wszystkie poboczne, troszeczkę bronie jeszcze wam pokażę. Tak, broni jeszcze wam nie pokazałem. Bronie są do dupy, jak możecie zauważyć. Tutaj też dostałem, ale ona już jest straszna. Ją dostajecie na samym początku gry i później się jej nie da sprzedać. Nie wiem dlaczego, jak widzicie, granaty wszystkie wyczerpałem podczas mojej eksploracji mapy. No i co? No i tyle. No nie będę wam tutaj opowiadał o gównianych broniach tak naprawdę. Mamy fajną dubeltówkę jedynie co, bo wygląda jak taka z naszych czasów i to jest tyle, to jest wszystko, nie? Więc no idziemy sobie, co jest? Kot! Później w fabule dowiemy się, że ten kot przynosi pecha. Bo ogólnie tutaj nie ma żadnych istnień żyjących, także lipa. Dziwne, coś jest nie tak z czakrą twojego serca. Dobra, słoneczko. Idziemy na dalszą misję fabularną. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich... O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Okej, okay, idziemy spotkać się z Dexem, którego będziemy... troszeczkę tutaj ładować na bok, czyli w plecy, ponieważ ostatnio postąpiłem z nim w 100% fair i strzelił mi w głowę. Jestem ciekawy, czy po prostu, jeśli zagram nieczysto, to coś się zmieni. Może to nie on strzeli nam prosto w głowę. Okej, zapomniałem, że tutaj otwierają nam drzwi. Jeszcze mamy, czekajcie, tu połączenie przychodzące.
mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje... Cyberpsychoza? Zaraz wam powiem. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Jasne jak słońce. Cyberpsychoza, o, no właściwie tutaj macie coś? Nie, to nie, to są jakieś haki i obezwładnienie. To nas nie interesuje, bo to już robiłem kilkanaście razy, ale... Cyberpsychoza to jest coś takiego, jak na przykład dostają szału. No i są znacznie silniejsi niż zwykli tutaj na przykład ludzie, tak? Oni są po prostu, mają procenty swoje, my ich musimy rozwalać i w sumie głównie na tym to polega. Oni mają też jakieś modyfikacje swoich ubrań, także no tak to działa, ja wam nie przeszkadzam. Dexter, pogadajmy z Dexterem. We własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Wtedy chyba wybrałem, że... Wtedy wybrałem tą opcję, więc teraz wybiorę tą. Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Opowiadaj. Halo. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Wtedy wybrałem, że to wyrok śmierci i teraz wybiorę żaden. Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. Chciałbym, nie ukrywam, ale... No w ogóle, nie mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie... Spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Lećmy prosto z miasta. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgy. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną bokambusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Tak, tak, już pamiętamy. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich. Tam były jakieś trzy opcje do wyboru. Się nie napalaj. I ja to zrąbałem z zeszłej serii. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowę swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Okej, dzięki. Czyli i tak muszę iść tutaj w tą stronę też. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem, co? No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. K
Pacjentka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Czy on pali fajkę? Ja nie idę. Dziwak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Dobra, wszystko wiem. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Nie wiedziałeś, człowieku! Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Okej, pomijałem podróż, bo tu już nic nie będzie ciekawego. Coś mi się tu z prawej strony załączyło, nie wiem co to jest tak naprawdę. Do zobaczenia. Dobra, elo mordo. Wysiadamy. No i co robimy? Odbieramy telefon. Jackie, widziałem się z Dexem. Z nim widzę. I co? Jest gość, nie? Gordito. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? No właśnie, i to jest... Wtedy chyba zacząłem od Parker. Żyjesz tam? Zaczniemy od tego Maelstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. O'Reilly, to ja podjadę pod All Foods i trochę powężę. Hasta luego. No i ja, ziomeczku. Okej. A więc co musimy tutaj porobić? Widzę, że poziom nam wskoczył poza... Znaczy... Troszeczkę absurd w sumie, bo nic nie zrobiliśmy, tylko rozmawialiśmy, a zobaczcie, prawie cały poziom nam wskoczył. Ja zrobiłem naprawdę dużo tych zadań pobocznych, żeby nabić ten czwarty, a tutaj wystarczyło porozmawiać i już jest piąty. No, także nie za fajnie, powiem szczerze, no ale cóż, dobra, jedziemy prosto na misję. Myślę, że co, widzimy się po prostu na miejscu, ominę wam tutaj podróż. No także do zobaczenia na miejscu. A nie, czekajcie, bo mam tutaj opcjonalnie zadzwonić do jakiejś agentki i zadzwonimy opcjonalnie do niej. A tak. Gdzie ona jest? Halo. To jest to? A nie, to nie to. Do następnego. Meredith. No dobrze, no Meredith, no ale gdzie ja mam Meredith? Meredith, jest! Stout, skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów co wiesz, szybko! Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Podkładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. O kurde, walka. Za szybko zgłoszone wykroczenie. Ej, nie, robię to dokładnie tak samo jak w zeszłej... No... Dobrze, ja sobie tutaj zrobię wszystko, co mam zrobić, ale dajcie mi kamerę zmienić i w ogóle okrutna muzyka leci. Okej, słuchajcie, więc jesteśmy na spotkaniu opcjonalnym oczywiście.
Ponieważ zrobimy drugą ścieżkę. Ja już z nim rozmawiałem. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Ja bym jej nie podawał ręki. No właśnie. Nie podałem ręki i tak dostałem pysk. Myślałeś, że będziesz mnie szantażować, skurwielu? Stawiać warunki? Postaw teraz, kurwa, warunki. Nie odzywamy się. Strzelaj, śmiało. Jezu, Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? Kurde, nie odzywałbym się, ale tak to długo będzie. Tak. Całkiem sam. Mówi prawdę. Sprawdzić teren. Na wszelki wypadek. Antony Gibbons. To on jest twoim kontaktem. To on dał ci namiary na konwój Militechu. Nomada. O kurde. Nie znam żadnego Gilchrista. To ten gość, który tam stoi? Mówi prawdę, nie zna go. Napadałem kiedyś na transporty. I wiem, kto się tym zajmuje. Mogę pomóc ci znaleźć Kreta. Ale informacje, które mam, nie dotyczą przecieku. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym Kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! Możesz se darować? Nie. A jego puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Nomada. Wiem, jak zabezpieczyć trasę przewozu tak, żeby nie okradli cię kolejny raz. Nie jestem zainteresowana. Jaka jest ta twoja propozycja? Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Tak, no i... No dobra. Wszystkiego. Ale widzieliście. O kurde, nie mówcie, że... Wystarczy, że użyją chipa. Więcej cię nie obchodzi. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się Ej, i znajdę cię. Ale jaja. Ale jaja. Słuchajcie. Jaja jak berety. Nie dziennik. Nie, kurde, znowu kliknę to samo. Jazzgi. Ale jaja. Naprawdę. Nie, jazzgi. Karty, tak, dobrze, tam było. Ale jaja. Po raz trzeci mówię. Super. Ogólnie to była taka sytuacja, że tam Korp od razu się domyślił, nie? Od razu po prostu, bez żadnych tutaj, wiecie, bez żadnych ściem, nie? I bez walenia niepotrzebnego. Kurde, teraz trzeba to odblokować, tylko żeby to zrobić dobrze. Dobra, F i 5-5 jest dobra. Dobra. BD, FF, 5-5. 1C jeszcze by się przydało. 1C i co tu jest? I E9. 1C i E9, dobrze, jest to w jednej linii. Super. I po wirusie. I po wirusie, czyli jednak da się oszukać ten system. Na chipie zostały tylko pieniądze. Popełniasz błąd! Ta kurwa jest na liście do odstrzału! Dobrze! Dobrze, naprawdę dobrze! Słuchajcie, skakować się da. Czyli po prostu zapłacimy jej kasą i pomożemy tamtym, ponieważ nie udało mi się to w zeszłej serii. No i mam nadzieję, że teraz się uda, na 100% się uda. Fajnie. Nie ogarnąłem w ogóle, jak odszyfrować drzazgę, ale na pierwszym odcinku powiadomiłem ich o tym, że jest wirus. Niestety wywaliło mi chyba wtedy grę i nie został zapisany kolejny plik, dlatego musiałem się dość dużo cofnąć w fabule. Więc po prostu pokazałem wam jeszcze raz, jak to wygląda, i z drugiej strony rozwaliłem po prostu wszystkich. Także teraz po prostu pomożemy im, wtedy zabiliśmy ich.
Dobrze cię widzieć. Opowiadaj, co ustaliłeś. W sumie nic. Ark? Piękna maszyna. Tanio wziąłem. Zaraz po tej robocie z Sandrą Dorset. No taką bestię nawet z drugiej ręki nie starczyłoby ci, choćbyś wydał ciekawe, wszystko. Ile my dostaliśmy. No, trochę pożyczyłem. Ale opłacało się. No, nawet wygląda spoko. W sumie nie zwróciłem na to uwagi nawet wcześniej. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Zapłacimy im? I nie mogę wybrać tej opcji. Damy im kasę, tak. Dogadałem się z Militechem. Korporacja sfinansuje nam ten towar. Nie żal ci tych pieniędzy? Daj spokój. To tak jakbyśmy ich nigdy nie mieli. Poza tym coś mi mówi, że to nie będzie takie proste. To co, idziemy? Z drugiej strony, jakbym mógł wziąć te pieniądze, to rozegrałbym to inaczej, ale nie mogę. Zobaczymy, czy idę od razu zapukać, bo on się będzie zbierał. Wciąż prześladują mnie te śmieci i ten glitch, który widziałem z poprzedniej serii, się dowiecie. No i dobra, dzwonimy. Nigdy nie lubiłem Maelstroma. Siema, elo, mordeczki. Musieliśmy trafić akurat nań. Nie znam was. Nie poznasz. Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roycem. Rolls Roycem. Hala główna, czekamy. Okej, wieżyczki prosto wycelowane tutaj na nas. Nie, nie, nie. No. Zbieramy tutaj wszystko, co nam jest potrzebne. Jakby był trofik, żeby zebrać wszystkie te jazgi, to ja bym chyba normalnie nie wiem co. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowaj. Dobrze, że to nie wbiegło, bo... Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Ten ich szef, Royce, słyszałeś o nim? Dex mi o nim wspominał. Podobno jest specyficzny. Siema chłopaki, ja nie szukam problemu z wami. Aczkolwiek to jest układ z gangusami, nie? Czekaj, już ale jesteśmy nomadą i bardziej trzymamy tutaj z drugą stroną, czyli z powiedzmy takimi naszymi niż jeżeli jesteśmy na ich terenie. Korp i po prostu dyplomacja. Przychodzę po bota. Model MT-0D12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roycem. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum-Dum. Na kanapę. No i dobra, słuchajcie, ludzie. Wchodzimy na kanapę. No i jestem. Ty też siadaj. Postoję. Kurwa. Posadź dupę na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz siadaj, chłopie, siadaj. Posadź dupę jebańcu, ja tak bardzo chcę, to niech ma. To się kurwa źle skończy. I co kurwa, dało się? Dobra, oczywiście jaramy to co nam dają, bo im będziemy pomagać. Musicie wyluzować. Sztachnij się. Trzeba się wyluzować. Mój tata jest robi królem CDS. Wow. Co tu się ten... No i jest. Flathead model MT-0D12. A Militech nie będzie go szukał? Jebać ich, teraz mogą nam naskoczyć. Flathead ma starte numery seryjne i zdjęte blokady uprawnień po stronie softu. Jak jest twój, to jest twój. Okej. Chcę go zobaczyć. Spoko.
pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe siłowniki. Mieszanka tytanu, vanadu i kevlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu, więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami... Rozumiem, można się pożygać. Mi się bardzo podoba w ogóle jego destukulacja. Fajnie to zrobili, naprawdę. Niech będzie. Niech będzie. Patrzcie go, kurwa, jaki wybredny. A kasa? Brick już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj Bricka? Bo ja nie. O. Jebać Bricka. Jak trzeba, to dogadamy się drugi raz. Wspaniałe podejście do interesu. Jak chcesz, Radheada, to najpierw pokaż pieniądze. Zapytajmy o zniżkę. O, skoro już raz dostaliście kasę, to teraz pewnie dostaniemy dużą zniżkę. Zniżkę? Kurwa! Coś mi to śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Tu jest kasa, a w gratisie mam informację. Militek za wami weszli. Dokładnie tak. Co? Wirus miał się odpalić podczas ściągnięcia kasy z chipu. Usunąłem go. Sprawdź to! No widzicie, wtedy on poszedł sobie tam i odpalał od razu. No i co? Wszystko gra, no i super. Pierdolona suka, ale z tym sam sobie poradzę. Okej, no i co mamy teraz zrobić? Z którym pogadać? Bierzcie bota i wypierdalajcie stąd! Dokładnie. Ruchy! Ale zrobimy to w kolejnym odcinku, także dzięki za obejrzenie. Życzę miłego dnia, miłego wieczorku. Trzymajcie się, cześć.